Witajcie w kolejnym odcinku Admiros vs. Bad. Może dzisiaj się uda, żeby Admiros pokonał Bada. Nie dojdzie do tego. O nie, Mortar! 4 losowe małpeczki. O, lodowa małpka. Coś ty zrobił. Admiros teraz, widzowie, wybiera tutaj właśnie tryb gry. I wybrał to. I wybrał bardzo niefajną mapę. No zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Nie wiem, zostawcie łapkę w górę, widzowie, to może uda mi się pokonać tego Bada, może ale to dzisiaj, będzie dzisiaj nie dopuszczę, żeby Bad się pojawił nawet. O, dobra, i gramy full tryhard, od samego początku? Chcesz? Tak, ja chcę, ja jestem gotowy. Tylko pytanie, dobra. Czy ty chcesz? Czy ty jesteś gotowy na to? Ja chyba nie jestem gotowy. No to słuchaj, jest za późno. I tylko przypominam o kodzie FLOTAR na Bloonsach, jeżeli sobie kupicie VIP-a albo cokolwiek w Bloonsach TD6, to skorzystajcie właśnie z tego. Oj, jest mały leak. Szybko poszło. Jaki? Co jest grane? Przychodzą mi. No, mi też przychodzą, ale spokojnie. To jest wszystko zaplanowane. Okej, już u mnie udało się... A, ty tutaj na dole postawiłeś lodową. No tak, żeby ciekawe. Takiego brzegonika nie było, wiesz? No. Ej, z tego co sprawdzałem, ludzie teraz wysyłają czarne balony. Jakby czarne balony to jest coś w rodzaju takiej mety. Naprawdę? No. Ciekawe. Bo sobie jakby obejrzałem jakiś tam filmik właśnie, wpisałem Bloons TD Battles 2 i wiesz, data przesłania, jakieś takie nowe filmy i widziałem, że tam dużo tego. Ty, ja mam 71 HP. No masz. What? Ja też wcale więcej nie mam, powiem ci szczerze. Właśnie. Bardzo się likują u mnie. Dobra, cyk, helikopter. Ale helikopterze! Halo, follow mouse, lock in place? Ej, helikopter u mnie nie działa, Admiros. No, bo musisz nim sterować. Ale właśnie w ogóle myszką nawet nie ten, nic nie mogłem zrobić, ale to było dziwne. No, dziś nietypowe, powiem ci szczerze. Dobra, kład darcy. Wezmę sobie, żeby automatycznie. O, Admiros, masz 71 HP i ci balony się przebijają. Czyżby... No wiem. Czyżby wiem, bo to jest tryhard. Słuchaj, okej, jeżeli to ma być tryhard, to widzowie zagramy po prostu jeszcze jeden meczyk, bo Admiros po prostu nie jest przygotowany i nie traktuje tego na serio, Bardzo traktuje na serio, ale takie małpki się trafiły niefajne. No takie małpeczki się trafiły, ja teraz żółtymi ciebie po prostu zaspamuję, bo wiem, że nie masz najmniejszych szans. No nie! Papa! I... Oh my god! 1-0, po prostu. Admiros miał mnie dopuścić, że będzie bad, a ja nie dopuszczę Admirosa do 10 rundy. Dobra. Czyli ogólnie już teraz przechodzimy na tylko tryhard, rozumiem, tylko tryhard, tak. Już było, wiesz, było śmiesznie, ale trzeba... Żarty się skończyły. Tak, żarty się skończyły. A, druid, no nie jest dobrze. Jest. Farma bananów. I darci. O, chociaż tyle. No, jeżeli Admiros dzisiaj zrobisz darta pod katapultę, to naprawdę nie ręczę za siebie. Nie rób katapulty, jest gównem. Ale to jest najlepsza małpka. To jest najgorszy Juggernaut. Sama nazwa mówi, że to jest dobra małpa. Dobra, zobaczymy. Powiem tak, bardzo chciałbym... Inaczej, jeżeli postawisz tego Juggernauta, to chociaż w dobrym miejscu. No jest w dobrym. A tutaj będzie... Okej, no dobra. W sumie tutaj jakby się strzelał... No nie jest złe to miejsce. Okej, i zobaczymy. Bardzo mnie to ciekawi, jak tobie teraz pójdzie. Lecą. Ja na przykład ulepszam, patrz, ja mam ulepszoną jedną małpkę i mam 5 upgrade'ów już na niej. Bo ja niektórych małpek nie znam za dobrze i wiesz, nie umiem dobrze ich najlepszego tego, boosta im dać. To możesz śmiało pytać, wiesz, no nie ma, kto pyta nie błądzi, jak to się mówi. Nie będę pytał wroga. Upokorzenie, nie będę pytał. No. Dobra, nie przebijają ci się z tego, co widzę. O nie, ja już tam, Admiros, widzę tą katapultę, która... No jest! Ja na łeb z nim, widzowie, dostanę. Dobra, i za karę zraszuję ciebie po prostu. Żeby ci udowodnić, że ta katapulta jest syfem. Dobra, cyk. Naprawdę myślisz, że używając tych zwykłych balonów cokolwiek tutaj... Nie. No. Nie ma szans. Tak mi się wydaje. I zielone balony od razu. Zielone? Tak, zielone. Chyba niepoważny jesteś. Muszę ci pokazać, Juggernaut, jak ten dart jest tragiczny. Dobra, to sobie weźmiemy. Na razie jest git. Farmę bananów trzeba by było postawić. O! I jeszcze boosta ci odpalę. Ja też odpalę boosta. Dobra, odpaliłeś rzeczywiście. O kurde. Dobra, niech będzie. Tutaj mógłbym sobie... Miałem jakieś wyjście? No nie miałeś. O, zobacz, Admiros, co postawiłem. Co masz? Juggernauta, no i fajnie, to jest dobra małpka. Tylko, że ja troszeczkę inaczej tego Juggernauta zrobiłem, bo ustawiasz Juggernauta na last. I przez co, zobacz, balony się w ogóle nie przebijają. Jeden Juggernaut wszystko powstrzymuje. Naprawdę? Na last? No, na last go ustawiasz. Na last. Widzisz? Jaka jest różnica? No, no niby jest jakaś. Nie, jak to niby jest? Przed chwilą ci się jeszcze przebijały balony, a teraz już się nie przebijają. No nie, dobra. No nie przebijają się. Dobra, farma bananów. A, wezmę sobie, postawię chociaż jedną farmę bananów. Żeby coś postaw, ważne, ważne. Żeby coś tam mi generowało. Czy ty masz coś na kamo? Chyba nie masz Admiros na kamo. Trzeba będzie to wykorzystać. Ja mam na kamo przecież. Okej, i teraz chyba się już robi... Tak? No. Dobra, chyba się białe wysyła teraz, jeżeli dobrze kojarzę. Ja Juggernauta robię. O jest, o kurde, jest Juggernaucik. Pojawi się. No oczywiście. Zawsze znaczy, musi być. Inaczej, Juggernaut jest spoko, ale nie jako pierwsza małpka. Do tego zmierzam cały czas. Naprawdę? No, że musisz na przykład mieć coś innego, żeby zatrzymało te słabe balony i dopiero wtedy to daje radę. A ty nie wysyłasz nic. No nie, no czerwone, a zielone teraz. Tylko, że mi jeszcze czerwone leciały. Dobra, no, dobra. Lecą, normalnie. Ty, muszę uważać. Aż Juggernauta kupiłem z tego wszystkiego. Naprawdę? No kupiłem. Nie no, mówię, ten Juggernaut jest spoko. Oj, banany mi gniją, a w ogóle nie zbieram bananów. dobrze. Ja pierdzielę. Dobra, increase production. Cokolwiek. I podobno druid podśrodkowe drzewko jest w Bloonsach TD Battles 2 OP. Naprawdę? No, tak słyszałem i nawet chcę go, będę go robił właśnie pod to drzewko. Jakby ci od razu wprost mówię, że no, ten druid podśrodkowy jest git. To chyba powinienem się zacząć bać trochę. Znaczy, no ty też masz druida, nie? Możesz go sobie postawić. Znaczy, mam postawionego. Jest ulepszony podśrodkowy nawet. Podśrodkowy też. Troszeczkę, no tak. Odrobinę. Tak troszeczkę zacząłem, odrobinkę. Dobra, to sobie weźmiemy, żeby jeszcze więcej kaski było, może manki. Jeszcze więcej? Wow. Znaczy, kurde, te farmy bananów, tak, one są, ale jednocześnie nic nie robią. Ja też mam farmy, nie, ja nie stawiam farmy bananów, nie opłaca się sobie tego. Mam nadzieję, że to się jakoś tam, wiesz, opłaci. Dobra, i teraz czego ja potrzebuję jeszcze tutaj? Jakbyś mnie miał zraszować, to czym możesz mnie zraszować? Ja? No nie wiem czym w sumie. Balonami jakimiś mocnymi. No właśnie, tylko... dobra, teraz te wysyłam. Ale nie, bo ja w ogóle nie mam kasy. Szybkie wysłałeś, Znaczy, no teraz już czarne będę wysyłał do końca. Ojej, przebijają mi się one są trochę. Podobno... A, troszeczkę tylko. Oj, mi też się przebijają. Pusta użyłem w strachu. jak zawsze, w strachu. Nie? Dobra, oj, kamo, dobra, na kamo mam, więc nie muszę się... Oj. Nie musisz się martwić? No nie byłbym tego taki pewien. Dobra, Juggernaucik nie ogarnął. Znaczy, no i co? Właśnie to jest ten problem, że ja ufam, że jeden Juggernaut, który ma wykrywanie kamo, wszystko ogarnie. Dobra, Admiros, spokojnie, fajnie pokonałeś mnie. Jest. Masz punkcik. Zobaczymy teraz. Okej, Benjamin, generowanie kaski. Tylko nie Benjamin. Oj, będziemy mieli dużo kaski, Admiros. Dobrze. No, musisz ready, dobra, jakie małpki wybierze? Glugan, nie lubi Gluganera. Łódź. Jeszcze lepiej. Ice Monkey. Dobra. Pomyśl, Admiros, co trzeba w pierwszej kolejności postawić, żeby... Nic przegrać. Żeby małpeczki się nie przebijały w pierwszej rundzie. Jest pewna małpka. Dobra. Znaczy są dwa tak naprawdę, dwie rzeczy, które możesz tutaj zrobić. Bardzo mnie ciekawi, czy to zrobisz, a ja w sumie zrobię tą drugą, mniej oczywistą. Zrobię. Ta jest bardzo dobra. Także... Dobra. Bless RNG, bless RNG. O Boże. Pyk, refreeze. Dobra, na razie się... ale wszystkie małpeczki są, znaczy balony są pokonywane, dobrze. Zrobiłeś troszkę inaczej, widzę. Tak, bo właśnie były dwie opcje, które tutaj widziałem. I ty zrobiłeś tą, którą chciałem na samym początku zrobić, taką bardziej oczywistą. Ale dobrze z tego wybrnąłeś. Oj, chociaż... Boost, widzę. Nie używaj boosta, Admiros. Tak... ale to niektórych musi boleć, jak widzą na przykład w pierwszej rundzie boosta. No bo ja w stresie jestem, ale to są randomowe małpki, to inaczej się gra. No niby tak. No jest trudniej jak są ten. Dobra, co tutaj... w sumie postawię sobie Benjamina. Stawiaj Benjamina. No, warto. Trzeba, żeby mi generował kaskę. Może coś tam... Troszkę kaski wygeneruje. Na razie... Przybiły mi się małpki. Znaczy balony. Pałki, balony. No, no przebijają ci się. Dobra, szansa. To teraz... Szansa. Szansa, tak, to jest ten moment. To jest ten moment. Dobra, weźmiemy sobie, zrobimy to i jeżeli chciałbyś mnie zraszować tym, to i tak tego nie zrobisz, ponieważ ja się zabezpieczę. Dobra, jest git. A ty postawiłeś Benjamina? O, nie postawiłeś go. Jeszcze nie, okay, bo jeszcze zbieram na niego kasę właśnie. Dobra, zbieraj. A, jest problem mały, już widzę. Tak? No, że jak zamraża Ice Monkey, to łódź podwodna nie może bić. O, no. U mnie jest podobnie pewnie. Znaczy, zależy pod co poszedłeś. Okej, ciekawie. Dobra, weźmiemy sobie tak. Od to, żeby na spokojnie niszczyć. Triple gun. Oj. Dobrze, Admiros, z żółtymi chciałeś? Nie, ja nie, żółtymi tylko tak 3 puściłem, wiesz? Aha, puściłeś tylko tak 3. Dobra. Tak. Nic więcej tam nie chciałem jakiś tutaj zaszkodzić może troszeczkę. Bo to jest wypowiedzenie wojny. nie, ja nie chcę. Teraz wszystko jest git. To. Nie ma wojny. Kurde, ale no jest tragedia. Ja w ogóle nie wysyłałem teraz balonów przez wiele rund. Dlatego muszę troszeczkę nadrobić to. Ale no jest lipa, bo jak zamrażam, to ja nic nie mogę zrobić. Kompletnie. Jak zamrażam te balony. U ciebie też tak? A u ciebie też to jest. Tak, też tak u mnie jest. Czemu atakujesz żółtymi? No, czemu atakujesz żółtymi? Bo muszę nadrobić trochę. To jest lipa. I to naprawdę duża lipa, jeżeli chodzi o moją kaskę, bo ja mam 364 tylko kasy, a ty ile masz? O, no to ja mam 400 przychodów, a to więcej. A ja nie wysyłałem ileś tam rund. Kompletnie. To musisz wysyłać, bo to jest ważne. Bardzo ważne. Okej, kolejną rzecz, cyk. Dobra, i to sobie zrobimy na... Żebyś mnie nie zraszował, to ja już poczyniłem pewne przygotowania, Admiros. No domyślam się, masz Benjamina chociażby, który daje ci kaskę, więc... No to powiedzmy, zobaczysz już zaraz. Dobra, tutaj jeżeli się przebiją, to weźmiemy sobie to. I w sumie to... Dobra, czekaj, czy ja mogę już wysyłać? Mógłbym coś takiego zrobić. Dobra, zobaczmy. Ja też tutaj kombinuję trochę, ale... To jest głupie, że nie możesz podejrzeć, jakie małpka ma zdolności. No bo wychodzą tutaj, wiesz, założenia takiego, że no jak już grasz, wiesz. No, że wszystko wiesz na temat tej gry. A ja nie wiem wszystkiego na temat tej gry, to jest ten problem. No właśnie, to jest kurde takie, no niezbyt fajne, nie? Że coś takiego zrobili. Dobra. Przyspieszyłeś? Nie, to ty przyspieszyłeś swoje małpki. A, może faktycznie. No, chyba użyłeś jakiegoś buścika, Admiro. Nie, ty użyłeś, ty użyłeś. Nie, gdzie? Gdzie? No co ty? No co ty? Jeszcze mnie strollował na koniec, niewiarygodne. Niewiarygodne, mówię, coś jest nie tak. No, także trzeba myśleć bez przerwy, Tak, tutaj ja mówię, wezmę cię po prostu zasram tymi małpami, znaczy balonami, żebyś miał. Czyli wygrałem 2-1, chyba że chcesz jeszcze szybki rewanżyk, taki na szybkości. Nie, no chyba wygrałeś, tak? No to dobra, już jakby, także, no nie ma co. No dzisiaj Admirosa chyba nie dopuściłem do 10. rundy. Nie wiem, na której ty mnie zaraszowałeś. Nie wiem, 12 bodajże? No, czyli jednak cię dopuściłem w takim razie. No, przegrałem ten challenge, ale bada nie było rzeczywiście, także Admiros nadal, jego final boss czeka na pokonanie.